jest ten dziedziś w kaftaniku? Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów. Może wyrośnie na doktora praw? Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej? Czyja to rączka? Czyja? Uszko, oczko, nosek? Czyj brzuszek pełen mleka? Nie wiadomo jeszcze. Drukarza, konsyliarza, kupca, księdza? Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują? Dokąd? Do ogródka, do szkoły, do biura, na ślub? Może z córką burmistrza? Bobo, aniołek, kruszyna, promyczek. Kiedy rok temu przychodził na świat, nie brakło znaków na niebie i ziemi. Wiosenne słońce, w oknach pelargonie, muzyka katarynki na podwórku. Pomyślna wróżba w bibułce różowej. Tuż przed porodem proroczy sen matki. Gołąbka we śnie widać, radosna nowina. Tegoż schwytać, przybędzie gość długo czekany. Puk, puk. Kto tam? To stuka serduszko Adolfka. Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka, chłopczyna. Chwalić Boga i odpukać z grów. Podobny do rodziców, do kotka w koszyku, do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów. No, nie będziemy chyba teraz płakać, pan fotograf. Pod czarną płachtą zrobi pstryk. Atelier, Klinger, Grabenstrasse, Braunau. A Braunau to niewielkie, ale godne miasto. Solidne firmy, poczciwi sąsiedzi. Woń ciasta drożdżowego i szarego mydła. Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk i ziewa nad zeszytami. Jakieś wybrzeże, siedem księżyców, kwiaty, żołnierze. Wiersze na niebie pisze samolot. Ktoś idzie. Mówią, że Marco Polo. Gotyckie tłumy, wysokie baszty. Tańcz fokstrota Ludwik XVI. I nagle ona gdzieś na balkonie. A on, snobiorca, stoi koło niej. Miłość chce wyznać, drży już jak liść, gdy wtem go pluskwa zaczęła gryźć. Nie chciał mieć luki w sennym seansie,
gdzie go ugryzła, podrapał tam się. Później się zajmę z tą pluskwą walką. Mruknął i szybko wrócił na balkon. Już sercową przeżywał mękę. Już wyśnioną chwytał za rękę. Już nawet zdążył szeptać ko, gdy po raz drugi ugryzła go. Dosyć! Wykrzyknął. Zapalił światło i schwytał to, co go ujadło. Wziął ją ostrożnie w paluszki dwa. Tyś mnie ugryzła? Ja? Teraz mnie poznasz! Teraz cię mam! Co mam poznawać? Ja pana znam. Pan przecież kiedyś był tu w tym celu, by dezynfekcję zrobić w hotelu. Mama, co gościa gryzie za ścianą, opowiadała dużo o panu. Wprost się nachwalić pana nie może. Cóż to za człowiek? Mówi, mój Boże. Sama poezja mówi, sam miód. Miód nie wytrzymał, zgniótł. Jaki?
ten w utworze. Tam był pociąg? Nie wiem. Może. No szczegółów nie mam głowy. Zresztą, po co te rozmowy? Czy się spóźnił? Jaka trasa? W końcu wiesz, jest o grubasach. A konkretnie to wiesz o mnie. Zresztą może pan zapomnieć. No cóż, trudno będzie raczej. Każdy czyta wiersz inaczej. I tak długo w wierszu grzebie, aż w nim znajdzie coś dla siebie. Jak pan pociąg? O, dokładnie. Trzeba szukać w wierszu na dnie. Koniec gadki? Tak, już cała. A dyktafon działa? Działa! Polonista to nie zawód, lecz pomoc. Polonistą być nie życzę nikomu. Polonista po godzinach nie dorobi, choćby zabrał robotę do domu. Polonista nie wędruje po mieszkaniach, odzywając się ze dworu. Bardzo ładnie rozbieram zdania. Czy jest jakieś stare zdanie do rozbioru? Choćby szukam racji i pretekstów. I tak zawsze pozostanie na obozu. Mniej się ceni analizę tekstu od banalnej analizy moczu. Cera blada, na portkach łaty, rozmaite braki w kondycji. Oświeceniem nie oświecisz sobie chaty, pozytywizm nie poprawi twojej pozycji. Poloniście sterczą chude żebra, jak sztachety mizernego płotu. Jak się jeden raz uzuzi rozebrał, to się składał z orzeczenia i z podmiotu. A jak jeden zleciał kiedyś z ławki, bo był gapa wyjątkowa i niezguła, to zostały zeń cztery przydawki, dwa zaimki i partykuła. Polonista, niepoprawny romantyk, nie największym się cieszy mirem, ale ja mu laury i akanty, ale ja mu kadzidło i mirrę, ale ja go całuję w ramię, ale ja go podziwiam i cenię, a ty przed nim na kolana, chamie, całe w złocie i w Volkswagenie. Bo jeżeli ty jesteś i ja jestem, to dlatego, że stojący na warcie polonista znużonym gestem kartki książek wertował uparcie za Kajzera i za Hitlera i za cara i za carów paru. I dlatego właśnie nie umiera coś ważnego, co nazywa się naród. Więc zamieszczam na końcu listu ja, satyryk, błazen i ladacy. Zdanie proste. Kocham polonistów. Rozwinięcie zdania. Bo jest za co. Pierwszy raz z miłości zostałam zraniona w wieku lat 7. Stałam pod wielkim kasztanem po wyjściu ze szkoły i z koleżanką Marysią ustalałyśmy plan dnia. Marysia chciała najpierw wrócić do domu i zostawić teczkę, a potem iść na kasztany. Ja zaś chciałam natychmiast zbierać kasztany. Ostatecznie leżały pod naszymi nogami. Wtedy na horyzoncie pojawił się Henio i krzyknął: Ej ty, popatrz na mnie! Nie wiedziałam, czy to do mnie, czy do Marysi on tak krzyczy. Podobał mi się niezwykle, mimo że
dłubał w nosie na każdej lekcji z upodobaniem, oglądał to, co wydłubał. Marysia udawała, że nie słyszy. Wtedy Henio krzyknął: Ej, do ciebie mówię! Zapytałam Marysię, czy on mówi do niej, czy do mnie. Marysia patrzyła mi w oczy i powtarzała: Udawaj, że to nie do nas. Udawaj, że go nie widzisz. Co on sobie myśli? Nie wiem, co on sobie myślał. Ostry kawałek cegły, który rzucił w naszą stronę, przebił mi policzek na wylot. Trysnęła krew, Marysia krzyknęła, Henio uciekł, wybiegła pani od matematyki i zawiozła mnie na pogotowie. Tak. Odtąd stałyśmy się z Marysią nierozłącznymi przyjaciółkami. Pożyczała mi zagraniczne kredki do robienia szlaczków i przynosiła mi do grona. Kiedyś słyszałam, jak mówiła: Asia, to moja najlepsza przyjaciółka. Jak ten wstrętny Heniek mnie zaczepiał i rzucił we mnie cegłą, nadstawiła twarz, żeby mnie osłonić i ma bliznę, która nigdy, przenigdy nie zejdzie. A potem, w drugiej klasie, Heniek przysłał mi kartkę. Jakie są chmury? Kumulusy i cirrusy, więcej nie pamiętam, odpisałam. Dziękuję, odpisał. Kocham cię. Więc po 2 latach dowiedziałam się, że dostałam tą cegłę z miłości. Ale wtedy już nie kochałam się w Heniku. On zresztą nie porzucił swojego nawyku przypatrywania się temu, co znalazł w nosie. Tylko w Zbyszku, który nie dłubał, ale kochał się w Danusi i na mnie nie zwracał uwagi. W ogóle. Potem zakochałam się po raz trzeci. Już bardziej na poważnie. On miał na imię Rysiek. I narysował do mnie sarenkę, jak żywą. Potem okazało się, że kalkował, ale nie miało to większego znaczenia. Dał mi ten rysunek, powiedział, że mnie kocha i uciekł. A w parę dni później przegryzł dla mnie szklankę i obiecał, że nauczy mnie, jak to robić. Wtedy, żeby wiedział, że mi również na nim zależy, przegryzłam dżdżownicę. Na pół. Gdy jestem taki jak dziś, zły, że zęby aż zaciskam, to chciałbym, wiecie, spotkać lwy, lwy o drapieżnych pyskach. Wyszedłbym z domu, zatrzasnął drzwiami, nie mówiąc ani słowa. Poszedłbym drogą, a obok lwy szłyby zielskami w rowach. Skradałyby się, kładły na płask, warczały, pełzły na brzuchach, a ja bym widział ich złoty blask, ich złote grzywy w łopuchach. Tak byśmy drogą polami szli, one bokami, ja środkiem. Tacy zwierzęta, warczący, źli, przez koniczyny, te motki, szlibyśmy miezą suchą wśród zbóż i groblą, ścieżką mokrą, aż do wieczora, gdy słońce już chyli się za widnokrąg. A wtedy lwy te, jak złoty błysk, w niebo by wdarły się w skoku. I każdy lekłby wspierając pysk na złotym zachodnim obłoku. Wolno ze słońcem znikłoby i nagle cisza, spokój. Ja bym nagle przestał być zły w tym wielkim spokoju, w tym mroku. Wróciłbym prędko, raz, dwa, trzy. A mama, to ty! Wreszcie! Niepokoiły mnie te lwy, ale nareszcie jesteś. A ja, skąd mamo o lwach wiesz? A mama, bo ja czasem zły jestem. No i też chcę wtedy spotkać lwa.